Dzień dobry, nazywam się Józef Stelmach, witam wszystkich przyjaciół, znajomych. Chciałbym tutaj zwłaszcza podkreślić pana, mojego przyjaciela doktora Jana Pokrywkę, który właśnie pierwszy jako na świecie wybudował dom hiperbaryczny i dalej poleca komory hiperbaryczne. Będąc w maju na spotkaniu w warsztatach długowieczności, zaraziłem się od pana doktora i postanowiłem, że też buduję taką komorę dla siebie i dla bliskich. Będę tam chodził spać co noc, co wieczór, co na noc. To jest komora hiperbaryczna, normobare, tak zwana. Tutaj jest tablica, gdzie jest pokazane. W atmosferze mamy 1000 hektopaskala, czyli 1 bar. My dopompowujemy w tej komorze 500 hektopaskalów, czyli 1,5 bara. Tlenu w powietrzu mamy 21%. W komorze utrzymujemy, już w tej chwili jest 33%. Do 40% kondensatory tlenu dopompowują. CO2, czyli dwutlenek węgla. W powietrzu jest 0,03. W tej chwili jest tutaj, bo już zaczęło pracować, 0,1%. Powinno być między 1 a 2% dwutlenku węgla do oddychania. Wilgotność jest sterowana też, trzyma między 40 a 70%. W tej chwili jest 60% pracuje. No i to czas pracy. Temperatura, nie wiem dlaczego, 20,5 stopnia prawie. No teraz, żeby wejść do tej komory, musimy w tym górnym pomieszczeniu znajduje się ciśnienie 1,5 atmosfery, czyli pół atmosfery więcej niż tutaj. Musimy, żeby tam musimy wejść do komory wstępnej. Teraz wejdziemy. Mamy, proszę, wejść do środka. Musimy te drzwi zamknąć, inaczej nie wejdziemy do tej następnej komory. O, ja w tej chwili otwieram zawór dopuszczający powietrza stamtąd, a te drzwi muszę przycisnąć. Jak się tu ciśnienie troszkę nazbiera, więcej gazu. Na barometrze będzie wzrastało ciśnienie. Tu jest 500 hektopaskali, czyli pół bara. Podczas oddychania mamy trochę lekki ucisk w uszach. Czujesz, nie? To trzeba oddychać albo nos i mknąć. I wtedy przechodzi. Bo po prostu przechodzimy w inne ciśnienie. Cieplej się zrobiło też, nie? Temperatura wzrasta automatycznie z ciśnieniem powietrza. Jak będziemy wychodzili, temperatura będzie spadała. No to tam za nam za chwilę nie ma szans, żeby wejść, bo jest tam większe ciśnienie niż tutaj, dlatego musi to ciśnienie wyrównać. Czyli pojdzie do tego momentu, automatycznie drzwi się same otworzą. No już mamy połowę, czyli to jest komora do dotlenienia organizmu. Ktoś ma zapalenie płuc, lepiej pracuje, obieg krwi pracuje, no, dotlenienie no, mózgu, rany się szybciej goją, leczą, ktoś ma problemy z choroby skóry i tak dalej. Z tego, co się dowiedziałem właśnie od doktora Pokrywki. A ja teraz jestem w toku, dopiero zacząłem od 2 dni. Sam przeżyć to trzeba. Zobaczyć i po miesiącu będę wiedział, co jest grane. Widzę po kwiatku, w każdym razie kupiłem takie 2 kwiatki. Jeden stoi tam, drugi tam, takie same. Po 2 dniach, po paru, 4-5 godzinach pobytu pod tym ciśnieniem, bo to nie zawsze było,
widzę, że kwiatek się bardziej lepiej rozwinął niż ten. A nic nie robię, tego nie podobam, tego nie podobam, bo nie ma czasu. Tu mamy wodę redox. Woda z wodorem. Kupuję w Polsce, przysyłają mi od pana do pokrywki. Albo mam maszynę, która produkuje, pod kran jest podłączony, pobiera wodę, gotuje, filtruje i wbija do tego wodór. Bo szybciej, bo wodór rozchodzi się, jest łatwy, uladniania się, szybciej rozprowadza w organizmie nasze, powiedzmy, krew, minerały i tak dalej. Tak dokładnie się nie znam na lekarze, na organizmie ludzkim, ale z tego co wiem, to rozkładam. Trzeba po prostu wejść w internecie i na ten temat poczytać. O! Już to nam przeszło w uszach. Ciśnienie już się prawie kończy, zaraz za trwanie minutę i wchodzimy do środka. Te drzwi się same otworzą. Pompa przestała. Z chwilą pompowania to było 500 hektopaskali, aleśmy tu powietrze opuściliśmy do tego pomieszczenia, tam zabrakło. Czyli pompa w tym momencie to pompowała, żeby wyrównać, żeby wszędzie było jednakowo. Wszystko jest sterowane automatycznie. Wchodzę przed tym, raz tylko napompowuję tamte pomieszczenia i tak zostają, tylko tym pomieszczeniem cały czas reguluję, tym zaworem i tym. Wypuszczam stamtąd, wypuszczam stąd, żeby wyjść. Nic więcej, cała czynność tej, mojej pracy, czyli łatwa praca, bo łatwo pracę dostałem. Dziękuję. O i przechodzimy, teraz same się drzwi otworzymy, przechodzimy sobie, powiedzmy, pokój gościnny. Malutki, ale pokój gościnny, zapraszam wszystkich. Do końca lutego jest dla wszystkich udostępnione bezpłatnie. Każdy, kto ma chęć, może z tego skorzystać. Nic nie musi płacić. Komend serdecznie witamy do drugiego pomieszczenia. Tu pan Józek sobie zrobił sypialnię. Tu może panie kolego. O, tutaj sypialnię. Tu będziemy przebywać każdą noc. Najlepiej żoną. Tak, tylko żona ma czasami noce. Tutaj będziemy spali. I tutaj mamy też maszynę Redox. Jak sobie przyjdą goście, będą chcieli się napić. Bardzo chętnie, że można tutaj sobie się obsłużyć. Woda leci. Proszę bardzo. O. I mamy. Jak chcesz, proszę bardzo, napijemy się, bo jak się dużo mówi, to dosyka buzi. Zdrową wodę. Taką zdrową wodę, tylko się można. W Polsce ma dobrą pokrywka. Rozprowadza, produkują. A ja kupiłem od nich właśnie maszyny jedną, tu drugą w barku. Zdrową wodę pijemy, żeby zdrowo żyć. I tu sobie toaletę zrobiłem. W razie czego ktoś będzie chciał pipi. A szybko nie idzie stąd wyjść, trzeba poczekać 2-3 minuty, 4, nim ciśnienie będzie opuścić. Tak można sobie korzystać tutaj z łazienki. Wszystko naturalnie jest popodłane, ciśnienie tutaj jest, powinno wszystko wydmuchać. A są odpowiednie zawory pomontowane, które nie wydmuchają nam wody z tego, nie? No, odpowiednia technika, no. To zajęło, to. Na początku mi się wydawało, że to jest, będzie bardzo łatwe wszystko to zbudować. Sam to robiłem w większości, w 80%. To moja praca jest, tylko spawacze byli i fachowcy od zamontowania sprzętu. Resztę wszystko robiłem sam. Wymagało mi się 80%. Myślałem, że to wszystko będzie łatwiejsze, no ale jakoś przeboksowałem to. Byłem w porozumieniu z kolegą, z inżynierem z Polski, który to buduje. Na ciągłym kontakcie telefonicznym i mi mówił to, teraz to i tak żeśmy robili. A właśnie jest prawie 500 hektopaskali ciśnienia. Tlenu mamy 33,5%. Dwutlenku węgla trochę niżej, można opuścić kamerę, to będzie widać. 1200, czyli prawie 0,2 już podrosło. 0,1 tu jest. 0,1
Dwutlenek jest bardzo potrzebny do oddychania. Dlatego jak oddychając wolno, powinniśmy wolno oddychać, żeby nie za szybko wyrzucać dwutlenek węgla. Jest wilgotność 31%, mała temperatura 20%. Jest klimat laga, gdzie możemy regulować temperaturę, jak jest za chłodno, za wilgotno. Można ogrzewać, można schładzać, pochłaniacz wilgotności. Tam długa klimat laga jest. Także jest wyposażone wszystko w full automatic. Nic nie musimy o niczym się martwić, o nic. Jest taki czerwony guzik, jakby się ktoś zemdlał od razu, natychmiast. A źle poczuł, no zemdlał, prawie źle. Czuję się źle, a na opuszczenie tej komory potrzeba 2,5 minuty, 2,5 minuty gdzieś. To tutaj przyciskamy ten guzik, mamy do minuty 45 sekund żadnego powietrza, wszystko się otwiera, automatycznie drzwi się otwierają i wychodzimy sobie na ten, na zatrute powietrze. Bo tu jest zdrowe. Tu się nic nie może stać. To jest takie warunki panowały dawno, dawno temu na świecie. Było 1,5 atmosfery w powietrzu ciśnienia i tlenu 36%. Dlatego zwierzęta, ptaki, drzewa, wszystko wyglądały wtedy potężne, bo się dobrze rozwijało. Mówię o tym kwiatku właśnie. Proszę spojrzeć na ten kwiatek, a taki sam kupiłem jak i tamten. A on tu stoi drugi dzień dopiero. Ale ja widzę już go z daleka, że on jest, te kwiatki większe, rozwinęły się, te zielone niż tamten. A były jeden tylko, bo starałem się kupując, wybrać, żeby nie było różnicy, jakbym zamienił, żeby były takie same. Teraz przeszliśmy z głównego pomieszczenia do tego komory wstępnej. Opuszczamy tutaj, tym zawodem powietrze, żeby wyleciało z tego pomieszczenia, żeby te drzwi się otworzyły. Musimy wyrównać ciśnienie tutaj z zewnętrznym, czyli 1000 hektopaskali. Inaczej stąd nie wyjdziemy. Zaraz się powinien otworzyć, bo już się zbliża do zera. O, blisko zera, a jeszcze nie idzie otworzyć. Albo ja taki słaby. Jeszcze jest ciśnienie. Ale już się zaraz powinno otworzyć. O! O, całość. Pomogłem trochę. O, jesteśmy na zewnątrz. Ja mieszkam akurat w Gelsenkirchen. Am Gerdelmannshof, Strasse 12b. To jest właśnie tutaj ten obiekt. Osoby zainteresowane, by miały jakieś pytania związane z tym, bo to jest dłuższe, to nie jest na minutę, dwie do określenia. Proszę wpisać się na mój mail, podam juzek.s53@wp.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, zobaczenia się ewentualnie. Cześć.